Zaczynamy debatę numer dwa naszego dzisiejszego spotkania w studio B. Tym razem będzie ta dyskusja toczyć się wokół rynku pracy. Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Zaproponujemy Państwu szkołę przetrwania na rynku pracy. Jak ułatwić wejście na rynek pracy? Jak dopasować kształcenie do potrzeb pracodawców? W jaki sposób angażować różnych partnerów do rozwoju lokalnego rynku pracy? To pewnie jeden z wielu pytań, na które odpowiedzą uczestnicy naszej debaty. A dziś są to pani Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy od razu pani Elżbieto, prosimy o zajmowanie miejsc. Pani Joanna Średnicka, dyrektor zarządzająca pracownią gier szkoleniowych. Pan Tomasz Sierac, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Pani Elżbieta Gąsiorowska, wiceprezes zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Pan Paweł Czerwony, Netitech. A debatę poprowadzi pan Artur Andrysiak, członek zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza. Zapraszam. Witam serdecznie. Otrzymałem taką kostkę. To jest kostka pytań, gdyby ktoś pytał. Kostka, którą będę przekazywał osobie, która będzie chciała zadać pytanie panelistom. To tak gwoli wyjaśnienia, że to nie wybuchnie. Nie wybuchnie. Zaczynamy dzisiejszy panel, który dosyć prowokacyjnie tutaj zatytułowaliśmy drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent. No wiadomo, kim jest drapieżnik. Zjada po prostu. Dopada ofiarę i zjada. I myślę, że dzisiejsi pracodawcy oczywiście nie odpowiadają tego typu schematowi, bardziej walczą między sobą o tego pracownika i taki jest rynek pracy i tu jest pewna drapieżność. Natomiast ten absolwent też nie jest taki bezbronny, dlatego że dzisiaj szkoły zawodowe szczególnie wypuszczają już absolwentów z dosyć dobrą podbudową, zarówno naukową, jak i kompetencyjną. To są szkolenia, kursy, czasami są to takie wysoko kwalifikowane kursy. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. De facto o tym połączeniu tych dwóch światów, tej średniej właśnie, która pozwala tworzyć programy współpracy i rozwoju pracodawców i absolwentów, uczniów szkół średnich, szkół zawodowych, ale nie tylko. I stąd obecność i praktyków, i teoretyków, i otoczenia biznesu, i instytucji, ale także firm, które działają na tym polu. Także w obszarze innowacyjnym, co jest bardzo ważne i tu obecność pana Pawła jest szczególnie ważna, bo jest to dziedzina, która będzie się rozwijać i on reprezentuje tą dziedzinę gospodarki i te zawody, które jeszcze nie istnieją. Czyli wymyślają te zawody wszystkie firmy innowacyjne, które wychodzą naprzeciw rozwojowi technologicznemu. Ale zacznę od pewnego artefaktu. Otóż ten artefakt jest w teczce i ta teczka wygląda tak, a artefakt wygląda tak. Już Państwu pokazuję. Otóż jest to gazeta z roku 1970, odgrzebana w jakimś archiwum szkoły zawodowej, gdzie jest na całą stronę lista ogłoszeń o pracę. To szczególnie dla pana dyrektora ciekawa informacja, dlatego że hydrobudowa zatrudni pracowników od zaraz, w latach 70. oczywiście. Zbrojarz, betoniarz, monter, mechanik. Kolejna firma zatrudni inżynier elektryk, majster, kierownik, mechanik. Podaję poglądowo, dlatego że ta cała lista pochodzi z lat 70. i tak dalej. Wiemy, że wtedy wszystkie mury pięły się jeszcze do góry. Natomiast po zajrzeniu do ogłoszeń w Gazecie Wyborczej z ostatniego tygodnia, a potem zweryfikowaniu tego na stronie internetowej Płocka, Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, mamy listę zawodów poszukiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Jak Państwo się domyślacie, kalambur polega na tym, że oczywiście poszukujemy tak. Sprzedawca, ślusarz, mechanik samochodów ciężarowych, monter konstrukcji stalowych, robotnik budowlany, monter, mechanik. Lata minęły, niewiele się zmieniło. Panie dyrektorze, jak to jest? Obserwatorium Rynku Pracy, które działa przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy, bada rynek pracy, analizuje. I chciałbym zapytać, jak wyglądają wnioski z tej analizy, jak wygląda kształcenie zawodowe w świetle tych badań? Czy jesteśmy w stanie przewidywać rozwój rynku pracy? Czy on nas zaskakuje w zasadzie tymi samymi niespodziankami, bo tyle lat minęło, mamy takie innowacje i oprócz oczywiście branży ICT, której tu nie wymieniłem, no bo w tym ogłoszeniu z lat 70. tego nie było, mamy te same oczekiwania rynku pracy. Jak to wygląda?
oczywiście Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy jako nie jedyne, bo takich pracowni, które badają zachowania zachodzące na rynku pracy, czy lokalnym, czy regionalnym, jest wiele. Zresztą wyciągnąć z tego wnioski wcale też nie jest tak prosto, bo co prawda choćby z tego zestawienia informacji z lat 70. i obecnie można by sądzić, że poszukujemy tych samych specjalistów. Otóż oczywiście poszukujemy całkowicie innych specjalistów. To nie jest ten sam elektryk. Dokładnie, to nie jest ten sam elektryk. Zresztą inżynier elektryk w latach 70., a inżynier elektryk w latach współczesnych to jest raczej inżynier elektryk automatyk. Mimo że jest to ten sam kierunek studiów, tym niemniej zakres wiedzy, którą student zdobywa i w efekcie którą później prezentuje jako absolwent wychodzący na rynek pracy, zmieniły się zasadniczo. Czy jesteśmy w stanie to przewidywać? Oczywiście chyba jest to największy problem, nie tylko nasz, nie tylko w Polsce, bo tak naprawdę do końca nie radzą sobie z tym kraje dużo lepiej rozwinięte od nas, mimo że od lat zajmują się badaniami, prognozują zmiany zachodzące na rynku pracy, czy w dużych, czy w średnich grupach zawodowych. My mamy z tym pewien określony problem, ale on wynika również z tego, że współcześnie zmiany zachodzące na rynku, wszyscy o tym dobrze wiemy, nic tu odkrywczego, są niesamowicie dynamiczne. Często za tymi zmianami nie nadążają pracodawcy, a co dopiero organy prowadzące szkoły, gdzie przecież nie jest tajemnicą, że w wielu przypadkach nowe kierunki kształcenia, i to jest bolączka z całą pewnością polskiego rynku, to nie są kierunki, które są uruchamiane pod potrzeby pracodawcy, czy pod potrzeby rynku pracy, czy zmiany zachodzące na rynku pracy. Niestety w niektórych miejscach cały czas są to kierunki, które są uruchamiane pod potrzeby nauczycieli, jako ochrona tej grupy zawodowej, co oczywiście nie mam nic przeciwko, tak, bo oczywiście to też jest pewien problem, z którym sobie musimy poradzić. Natomiast myślę, że na przestrzeni ostatnich kilku lat to, co widzimy bardzo wyraźnie, to to, że o przyjęcia do dobrych szkół zawodowych konkuruje się na równi z bardzo dobrymi, renomowanymi liceami ogólnokształcącymi. Dzisiaj, żeby dostać się do bardzo dobrej szkoły zawodowej, do technikum elektronicznego, tak naprawdę wynik gimnazjalny trzeba mieć na poziomie wcale nie gorszym niż no naprawdę dobrej szkoły średniej, co pokazuje, że z jednej strony jest pewien renesans, jeżeli chodzi o spojrzenie na kształcenie. Z drugiej strony no wszyscy widzimy, że te zmiany, które zachodziły na polskim, mazowieckim czy lokalnym rynku pracy, w pewnym sensie doprowadziły na przestrzeni tych lat przemian gospodarczych do upadku szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj próbujemy go odbudować, przy czym dobrze wiemy, że jest to bardzo trudne, bardzo kosztowne. I dzisiaj bez wsparcia na linii organ prowadzący, dyrektor szkoły, przedsiębiorca, w zasadzie okazuje się, że jest to niemożliwe. Te dysproporcje między warsztatami w szkołach zawodowych, a urządzeniami, na których wykonywane są często bardzo skomplikowane operacje, zresztą bardzo często bardzo drogie urządzenia, więc no, bez pracodawców wydaje się, że dzisiaj sobie z tym nie poradzimy. Czy pracodawcy w ogóle korzystają z tej formy wsparcia, jaką jest dofinansowanie wyszkolenia takiego pracownika? Bo wiem, że sami uczniowie, absolwenci otrzymują czasami pieniądze na start i to jest taka forma jakby tego rozruchu własnej działalności gospodarczej. Ale jak ten rynek reaguje? Jak to jest? Czy przedsiębiorcy chętnie z tego korzystają na dokształcanie, nauczenie tych pracowników i czy uczniowie korzystają również z tej formy wsparcia na zakładanie własnej działalności gospodarczej? Bo to jest też nowa rzeczywistość. Tego w tej notatce z 70 roku oczywiście nie ma. Tak? To nie są przedsiębiorcy, którzy zakładali własne przedsiębiorstwa. Tak? To są bardziej firmy duże, szukające pracownika. Przede wszystkim wiemy również, tak jak tutaj jesteśmy, że rynek mazowiecki jest chyba najbardziej zróżnicowanym rynkiem, jeżeli chodzi o rynek pracy. Z jednej strony chlubimy się bardzo dobrymi wskaźnikami, jeżeli chodzi o wskaźnik bezrobocia, ale z drugiej strony też wiemy, że
na terenie Mazowsza mamy zarówno te dane najkorzystniejsze, tak jak miasto stołeczne Warszawa, chociaż miasto stołeczne Warszawa, jak wiemy, przegrywa z Poznaniem, ale mamy niestety też i drugą stronę. Nie będę wymieniał powiatów, bo wszyscy je znamy. A zatem to pokazuje, że na pewno w tej mierze jest dużo do zrobienia i na pewno rynek do rynku nie jest podobny. Zupełnie innych instrumentów, innych środków wymagają przedsiębiorcy czy absolwenci, na przykład w obszarze metropolitalnym miasta stołecznego Warszawa czy w samym Warszawie. Zupełnie innego wsparcia mieszkańcy Radomia czy ziemi radomskiej. Więc jest to o tyle trudne, że tak naprawdę to wsparcie każdorazowo powinno być, na tyle na ile jest to oczywiście możliwe, udzielane pod potrzeby określonych osób, pod potrzeby lokalnych rynków. Tym niemniej, na pewno w poprzednim okresie programowania, również obecnie, zakładanie działalności gospodarczych, jednoosobowych firm, a także przeżywalność tych firm, bo Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy prowadziło takie badanie, żeby, że tak powiem, spróbować określić, wbrew temu, co się sądziło, tak, że młody człowiek, czy też niekoniecznie młody, ale osoba, która rozpocznie jednoosobową działalność gospodarczą po skorzystaniu czy z dużej, czy z małej dotacji, bo pamiętamy, w poprzednim okresie były to dotacje udzielane przez powiatowe urzędy pracy, ale też przez operatorów, między innymi przez Wojewódzki Urząd Pracy i nasze filie. Więc sądzono, że tak naprawdę przeżywalność tych firm będzie bardzo krótka. Że w zasadzie skonsumują dotacje, a następnie rozpoczną inną drogę, niekoniecznie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. No, okazuje się, że wbrew temu, co sądzono, wcale tak nie jest. Jest spora przeżywalność, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Oczywiście jest jeden istotny warunek, a mianowicie nie każdy może prowadzić działalność gospodarczą. Jest to naprawdę bardzo specyficzna sprawa i powinny w zasadzie o te środki występować wyłącznie te osoby, które rzeczywiście mają coś do zaoferowania. Albo są w stanie zarobić pracą własnego umysłu, albo umiejętnością i pracą własnych rąk. Trochę przedsiębiorcą trzeba się urodzić. Dokładnie. To są jakieś kompetencje też, które można poszerzać w szkole, natomiast są to też pewne kompetencje, umiejętności w zasadzie, które się ma. Natomiast jeśli chodzi o fundusze w ogóle, fundusze na zarówno szkolnictwo zawodowe, jak i fundusze w obszarze właśnie wsparcia przedsiębiorców, przedsiębiorczości, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która i w poprzednim okresie programowania i w obecnym te środki dystrybuowała, ma również doświadczenia w tej materii. Jak wygląda ta miniona perspektywa i ta zaplanowana, także pod kątem innowacji, także tego, o czym będziemy za chwilę mówić, tego, na ile przedsiębiorcy korzystają z takich środków, na ile skorzystali z takich środków na rozwój działalności gospodarczej i na uruchamianie środków w tej materii. Tak, to prawda. Środki unijne tu w znacznym stopniu wspomagają zarówno szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo ogólne, ale też samych przedsiębiorców. Ja muszę Państwu powiedzieć, że poprzednia perspektywa na 2007-2013 była bardzo bogatą perspektywą dla szkolnictwa ogólnie. W prawie żeśmy zaobserwowali na szkolnictwo ogólnie ponad 1 miliard złotych na całe Mazowsze, w tym na szkolnictwo zawodowe 273 miliony. I jedną taką tutaj może cyfrę jeszcze chciałabym dodatkowo podać, że wśród tych wydatków na szkolnictwo zawodowe to 26 tysięcy młodzieży odbyło staże i praktyki u przedsiębiorców. Czyli już w tamtej perspektywie przedsiębiorcy zauważali, że no, zaczyna się rynek pracownika i trzeba dbać o tego pracownika. Tak samo ten problem, proszę Państwa, zaczęły zauważać samorządy powiatowe, bo to one głównie są organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne, czyli szkoły, które prowadzą właśnie kształcenie w kierunku szkolnictwa zawodowego. I zaczęły powstawać nowe profile kształcenia.
Tutaj samorządy odkryły niestety taką brutalną prawdę, że do ich szkół zaczyna przybywać coraz mniej uczniów i trzeba się o tego ucznia starać, więc ta oferta edukacyjna musi być coraz, proszę Państwa, lepsza, coraz bardziej atrakcyjna. Trzeba oferować takie kierunki kształcenia, które pozwolą, żeby wykreować tutaj, wyuczyć pracownika, który nie pójdzie, nie zasili Powiatowego Urzędu Pracy, tylko będzie gotowym pracownikiem na rynku pracy. I ta perspektywa finansowa, gdzie troszeczkę może mamy mniejsze pieniądze na szkolnictwo ogólne, w tym na szkolnictwo zawodowe, ale tym niemniej jednak też ta oferta jest, proszę Państwa, bardzo bogata. I my z takim optymizmem patrzymy na, proszę Państwa, na te projekty, które idą właśnie w kierunku szkolnictwa zawodowego, że oprócz może takich tych tradycyjnych zawodach, o których pan dyrektor mówił w ogłoszeniu z tych lat 70. i teraz, są, proszę Państwa, projekty, gdzie uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z szeroko rozumianych technik informacyjno-komunikacyjnych, czyli tak jakby szkoły starają się wprowadzić, proszę Państwa, w te technologie 5D, prawda? To będzie też bardzo duże zapotrzebowanie na rynku, na przyszłym rynku. I tutaj no, odnajdujemy takie projekty. Wiele właśnie samorządów, wiele organów prowadzących szkoły realizuje takie projekty. I to napawa nas optymizmem. Mhm. No, w ten sposób możemy przejść a propos innowacji i tych projektów, które są zgłaszane przez organy prowadzące z innowacyjnymi formami kształcenia do właśnie tych innowacji. Mamy kilku przedstawicieli tego obszaru. Ja powiem szczerze, przypomina mi się taka sytuacja w domu, kiedy zajechałem do rodzinnego domu i po 3 godzinach siedzenia przy laptopie mój teść powiedział, wziąłbyś się za jakąś robotę, a nie tylko siedzisz przy tym komputerze. Ja w tym czasie pracowałem, bo przygotowywałem się do jakiegoś dużego projektu. I niestety taki schemat myślenia wielu z nas także funkcjonuje, tak? Że praca to jest bardziej ta z tego ogłoszenia, które wspomniałem, niż ta, którą wykonujemy na komputerze, niż ta, którą wykonujemy przy pomocy narzędzi informatycznych. Jak wygląda wobec tego wsparcie tego pracodawcy, a może właśnie też ucznia przy pomocy narzędzi informatycznych? Bardzo ciekawa przestrzeń, bardzo ciekawy obszar. Pracownia gier szkoleniowych, pani Joanna Średnicka, prosiłbym o jakąś informację, przybliżenie nam tego obszaru, bo jest to bardzo ciekawy obszar, w którym na poważnie państwo zajmują się poszerzaniem kompetencji, podnoszeniem tych kompetencji, utrwalaniem pewnych dobrych nawyków także w firmach. To znaczy ja z takich dwóch perspektyw, jak rozumiem, tutaj dzisiaj jestem tego drapieżnego przedsiębiorcy, który szuka dobrych kandydatów i też tego, który wspiera firmy, bo naszymi klientami głównie są firmy, które rozwijają kompetencje, o których ja mówię, te kompetencje, których szkoła nie uczy, a na rynku pracy i w życiu zawodowym potrzebujemy. Ale jeszcze tak skojarzyło mi się z tym, co pan powiedział o tej poważnej pracy. Ja ostatnio rozmawiałam z moim mężem, który jest dziennikarzem i żyje z pisania, że on marzy od kilku lat o tym, żeby zostać stolarzem. I naprawdę na poważnie szuka miejsca, w którym mógłby się nauczyć stolarki. Więc myślę, że to gdzieś w nas wszystkich drzemie potrzeba robienia rzeczy, które zostają i które są prawdziwe, a nie tylko gdzieś w operowaniu cały czas w świecie idei. Ale tak na poważnie, a propos tych kompetencji, ja co prawda nie mam w zasadzie żadnego doświadczenia z absolwentami szkół zawodowych, ponieważ wszyscy nasi pracownicy to są jakby absolwenci studiów wyższych i uczelni wyższych. Kilkadziesiąt osób, które u nas pracuje, pochodzą z bardzo różnych kierunków. Ja sobie dzisiaj nawet zrobiłam takie ćwiczenie, zastanawiałam się, czy ja wiem, jakie studia skończyli poszczególni pracownicy i nie wiem, bo to w pewnym momencie naprawdę nie ma znaczenia, a ostatnio świadomie zatrudniłam kogoś, nie patrząc, jakie ma wykształcenie, tylko czy ma kompetencje, które nam są potrzebne. I z takich kompetencji, które to nie jest jakaś moje odkrycie, to jest też coś, o czym się pisze i o czym się mówi, o czym chyba wszyscy pracodawcy to potwierdzą,
to jest znaczenie kompetencji społecznych, czyli tych kompetencji, które pozwalają ludziom razem robić duże rzeczy i razem osiągać cele. Czyli działanie razem to jest coś, czego... Tu mam swoje teorie też jako socjolog, dlaczego szkoła tego nie uczy, ale no nie uczy. Nie uczy działania razem. To jest wciąż kształcenie indywidualistów, to jest wciąż kształcenie ludzi, którzy przez ostatnie x lat byli trenowani do osiągania ocen indywidualnie. A nagle się okazuje w naszej firmie w zasadzie w pojedynkę nic się nie da. I myślę, że coraz więcej jest też takich firm. Druga kompetencja to jest chęć uczenia się i chęć poznawania coraz to nowych rzeczy, coraz to nowych kompetencji i pogodzenie się z tym, że w zasadzie każdy nowy rok to są nowe rzeczy, których muszę się nauczyć. Nie wiem, w jakim stopniu szkoła współczesna to rozwija. We mnie tego nie zabiła, ale to ja tak z takim całe przeświadczeniem szczęście skończyłam szkołę. Raczej nie rozwija chęci uczenia się, gdzie jesteśmy karani za błędy, a uczenie się to jest zawsze popełnianie błędów, to jest zawsze eksperymentowanie, to jest uczenie się na własnym doświadczeniu. Czyli współpraca, uczenie się i nastawienie na nowe rzeczy. No i chyba to są takie dwie rzeczy. I plus zaangażowanie, i tutaj może to za dużo bym oczekiwała, ale to jest jakiś etos pracy i zaangażowanie i takie podejście do pracy, do dobrej roboty, że przychodzę, żeby dobrze wykonywać swoją pracę. I to są trzy rzeczy, których my oczekujemy od pracowników, a całej reszty ich nauczymy, bo działamy też w branży innowacyjnej, w której tak naprawdę nie ma szkoły, która uczy tego, czego my potrzebujemy, czyli projektowania gier szkoleniowych, projektowania gier edukacyjnych. No właśnie, dwa słowa o tym, jak to działa, bo pani powiedziała o tym zapleczu takim wychowawczym, przygotowania pewnego do pracy w zespole. A teraz na czym polega granie, czyli zabawa, na serio? No na tym, na czym na przykład polegają szachy. Szachy, jak pewnie większość z państwa wie, to jest w swoich podstawach gra strategiczna, gra edukacyjna, która powstała po to, żeby uczyć ludzi strategicznego myślenia. Po to, żeby to tak naprawdę w swoich korzeniach to była gra, która powstała dla strategów, którzy mieli później prowadzić na polu bitwy walkę. I dokładnie to samo my robimy. My odzwierciedlamy jakiś fragment rzeczywistości w grze, tak jak szachy odzwierciedlają planszę, odzwierciedla pole bitwy w tych swoich pierwotnych wersjach. Tak samo my odtwarzamy jakiś fragment rzeczywistości i wykorzystujemy mechanizmy z gier po to, żeby zaangażować, żeby wprawić ludzi w fazę flow, żeby postawić przed nimi cel, a jednocześnie zabrać najprostsze sposoby jego osiągnięcia. Czyli wszystko to, co tu mamy też na tych plakatach z gier sportowych, to wszystko pojawia się też w grach edukacyjnych. Tylko w tym jest to, co różni to, co my robimy od tego typu gier, to, że później jest bardzo ważna część omówienia, wyciągania wniosków, uczenia się na błędach. Czyli co tak naprawdę trenerzy sportowi robią to samo z zawodnikami. Co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, co mogę usprawnić, w jaki sposób swój indywidualizm połączyć z indywidualizmem innych i razem osiągnąć cel. No dobrze, to jeżeli pani pracuje w ten sposób dla drapieżników, tak to nazwijmy, przedsiębiorców, to jeszcze drugie pytanie, czy wobec tego powstaje taki rynek, czy może państwo się tym zajmują, bo ciekawi mnie to również od strony takiego ucznia, czy dla uczniów, dla potencjalnego pracownika też tworzy się takie gry, którymi jakby pokazuje się, że ważne są umiejętności, gra zespołowa, wyobraźnia, właśnie odcinanie sobie tych prostych rozwiązań. Jak to wygląda od strony tego bezbronnego potencjalnie? No tak, no my też współpracujemy, ja też sama prowadzę zajęcia na kilku uczelniach, gdzie stosuję gry. Też wśród naszych klientów są coraz częściej uczelnie czy ludzie, którzy pracują z młodzieżą, bo rzeczywiście mówi się, że gry są językiem przyszłości, to znaczy, że z młodym pokoleniem trudno się komunikować w inny sposób. No przy czym no ta dyfuzja, że tak powiem, innowacji do instytucji edukacyjnych jest o wiele wolniejsza niż na przykład w biznesie, gdzie to się dzieje szybciej. I ja rozumiem te wszystkie mechanizmy, tak? Tylko no, to po prostu trwa wolniej. No właśnie. To zaczyna się już bardzo wcześnie, to zaczyna się od programowania, to zaczyna się od tego, z czym próbuje eksperymentować na tym polu pan Paweł Czerwony z firmy NetInTech. Wiele rzeczy, które dzieje się już na poziomie szkoły podstawowej, przedszkola, ostatnio nawet któryś z banków prowadził taką dużą akcję edukacyjną, już zaczynając od przedszkola, ucząc ekonomii, no takich maluchów w przedszkolu.
Czy tak jest? Czy to się tak zaczyna? Czy żeby pracować i grać zespołowo i uczyć się planowania, uczyć się uczenia, tak? To jest kolejna rzecz, o której tutaj nie mówiliśmy jeszcze. Trzeba zacząć tak wcześnie. Czy to jest, czy programowanie i tego rodzaju nauka przez grę, przez zabawę, to jest przyszłość? To rzeczywiście jest dosyć ciekawe pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno im szybciej zaczniemy eksperymentować z dziećmi, czyli już w wieku przedszkola, tym szybciej będziemy widzieli, w jakim kierunku takie dzieciaki podążają. Bo dużo tu powiedzieliśmy właśnie o grach, o zabawie i kierunek, jaki właśnie firma Netic Tech przyjęła, obrała jako metodę edukacyjną, jako metodę też prowadzenia biznesu, to jest właśnie nauka przez zabawę. W związku z tym my również się zajmujemy grami, bo to jest tak, że my stworzyliśmy serię gier, które służą do tego, żeby uczyć właśnie programowania. A zaczęliśmy od poziomu wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo od poziomu wczesnoszkolnych dzieciaków, czyli klasy 1-3, tworząc dla nich aplikację opartą o grę fabularną, która również zawiera elementy pracy manualnej, gdzie dzieci najpierw układają klockami, takimi typu język Scratch Junior, właśnie swoje własne kody, a następnie podchodzą z urządzeniem technologicznym, z którym i tak mają do czynienia na co dzień i skanują te klocki, patrząc właśnie w jakim kierunku idzie ta nasza główna postać, która występuje w grze. I to jest właśnie etap, z którym na początku wystartowaliśmy. Natomiast widzimy już i licznie zgłaszają się do nas podmioty edukacyjne, czyli tu głównie przedszkola, chcąc podobnego produktu na poziom niżej, czyli na poziom właśnie przedszkolaków, bo ta gra, o której rozmawiamy, jest od 6 lat dedykowana. Natomiast 4-latki już mogłyby grać w taką grę, mając na uwadze to, że nie mogą tak dużo czasu spędzać z technologią, a także to, że muszą mieć bardziej barwne, większe klocki z instrukcjami, które zawierają graficzne oznakowanie, a niekoniecznie pisane, tak jak dla starszych dzieciaków. Jakby nie było, tak generalnie biznes, który dzisiaj funkcjonuje, w szczególności ICT, o którym tutaj będziemy mówić i mówimy bardzo dużo, ma swoje dosyć duże wymogi i pracodawcy sięgają coraz niżej rzeczywiście w swoich akcjach promocyjnych po to, żeby wykształcić, zainteresować przedmiotami ścisłymi dzieciaki, a więc dzieje się to rzeczywiście na polu już przedszkola, szkół podstawowych do niedawna gimnazjalnych, nie mówiąc już o kształceniu właśnie zawodowym, gdzie są profesjonalne narzędzia, profesjonalne konkursy, gdzie wyłania się talenty, po czym no, w większej mierze jakby firmy korzystają z tego, przyciągając do siebie te właśnie największe talenty związane z nowymi kompetencjami, jakie na rynku są potrzebne, bo ICT właśnie takich kompetencji wymaga. I to, co jeszcze jakby chciałbym podkreślić, to my akurat jesteśmy w pełni polską firmą i przygotowaliśmy nasze produkty w porozumieniu, we współpracy z politechnikami, z dużymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi jak PCSS w Poznaniu. Więc mamy jakby świetnie przygotowany produkt. Pokrywamy tak naprawdę właśnie metody, czy powiedzmy etapy edukacyjne od przedszkola do szkół praktycznie ponadgimnazjalnych, ale to wszystko też wymaga tego, żebyśmy testowali te produkty, zanim one zostaną wprowadzone do obiegu, do pracy, przez nauczycieli, czy też przez samych rodziców w domach, bo to tak dwojako się używa tego typu gier do nauki kodowania, o których tutaj ja opowiadam. I to jest jakby bardzo ważny aspekt, aby tworząc pewnego rodzaju rozwiązania w tym wypadku, również podobnie jak moja przedmówczyni, gry, które de facto są zamknięte w pudełku, wymagają pewnego rodzaju elementów, które tam są używane, a także nowych technologii, żeby te gry były po prostu sprawdzone, przystosowane do wymogów i żeby dawały jakby efekt końcowy w postaci kompetencji, które są potrzebne w tym określonym konkretnym momencie. Jeszcze tylko posłużę się taką jedną anegdotą z życia wziętą, bo to wtedy najlepiej jest mi najbliższe. Otóż moja córka już 3 rok nosi w plecaku dosyć pokaźnych rozmiarów podręcznik do informatyki. I zastanawia mnie to właśnie, wie pan, nurtuje mnie to od tych 3 lat, po co uczniowi klasy 1, 3 czy 4 nawet teraz podręcznik informatyki w dzisiejszych czasach. Czy ten czas przeminie kiedyś? Mam takie pytanie. Jako człowiek, który wychował się w kulturze takiej analogowej jeszcze. Ja dźwigałem podręczniki, natomiast teraz wydaje mi się to dosyć taki oksymoron po prostu. Podręcznik informatyki. No. Zgadza się. Ten czas już minął de facto, bo mamy rządowy e-podręcznik, który jest platformą dostarczającą dokładnie te same jakby wytyczne i ten sam materiał do pracy, jakimi są tradycyjne podręczniki drukowane. Więc ten tradycyjny model
książki, którą się dźwiga w plecaku, jest powoli zastępowany przez logowanie się do platformy, czy też wydruk na lekcjach konkretnego materiału, który jest w danym momencie i w danej chwili potrzebny. Ale też metody nauczania się tak mocno zmieniły, że już coraz mniej pracujemy z podręcznikiem. Proszę zauważyć, że de facto na lekcjach informatyki uczymy się wielu aspektów pracy z siecią, z internetem, który nie da się go zamknąć w podręcznik. Tak? Mamy jakieś podstawy rzeczywiście zapisane i to tak jak mówię, może to być PDF, może to być online narzędzie, może to być też drukowany materiał cały czas. Natomiast no, w tej chwili edukujemy poprzez pracę z różnego typu narzędziami, a więc są to właśnie gry edukacyjne, są to platformy online, z których korzystamy, chociażby do nauki języków obcych, jest bardzo popularne w tej chwili narzędzia. I do każdego praktycznie przedmiotu, nie tylko do informatyki, znajdziemy bardzo ciekawe, co więcej powiem tutaj właśnie nasze lokalne, tutaj mam na myśli polskie rozwiązania, które może być zastosowane. I tu też od razu jakby wypunktuję to, że te nasze rozwiązania edukacyjne, które powstają w Polsce, z miejsca są wdrażane tak naprawdę na innych rynkach, czyli de facto niech będzie przykładem nasza gra do nauki programowania ScottyGo. To jest rok temu powstały produkt na właśnie wspomniany przeze mnie etap wczesnoszkolny. Ta gra jest już dostępna w 7 różnych wersjach językowych w 9 krajach i na przykład takie kraje jak Litwa w tej chwili prowadzą pilotaż w większości szkół swoich, żeby za rok wprowadzić podstawę programową, tak jak my to mamy w Polsce, i pracować właśnie z tego typu narzędziami. Więc totalnie inne jakby podejście do nauki, inne narzędzia, inne tak naprawdę technologie. Widziałem tę grę, widziałem. Ona jest bardzo podobna do popularnej teraz wśród młodzieży gry, opiera się na prostej grafice, ale z kolei jej zasada działania opiera się właśnie o logikę oprogramowania, nie tylko o chodzenie ludków i podobnie jak właśnie w grze Minecraft, tak, opiera się to o jakichś prostych tam ruchach, czasami nawet nie mających wiele wspólnego z logiką. Przechodzimy do Parku Przemysłowo-Technologicznego wobec tego. Jak już rozwinęliśmy tą część właśnie innowacyjną, która poszukuje rozwiązań na rynku pracy, ale także na rynku absolwenta w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym, czyli w takim miejscu, w którym jest, można powiedzieć, inteligentna specjalizacja regionalna. Ta chemia cała związana z Orlenem, ale nie tylko, dlatego że Płock ma kilka swoich dziedzin. Czy, tak jak sobie zanotowałem tutaj w tym prowokacyjnym pytaniu, czy tam jest chemia w tym mieście i w parku dla właśnie specjalizacji? Czy to widać w Państwa Parku Przemysłowo-Technologicznym? Szanowni Państwo, tak, oczywiście Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, on działa, tak jak zresztą wszystkie inne parki, na skraju i jednocześnie łączy naukę z przemysłem. My funkcjonujemy w okolicach PKN Orlen, więc głównie chemia. No i nie ukrywamy, że firmy, które funkcjonują na naszym terenie, związane są właśnie albo to z procesem produkcyjnym i różnymi etapami działalności Orlenu, lub wykorzystują produkty, które wytwarza Orlen. Natomiast ideą parków przemysłowych, również tego naszego płockiego i na tym bazujemy, jest właśnie wspieranie tej przedsiębiorczości, o której dzisiaj już od jakiegoś czasu mówimy. Oczywiście my wspieramy naszych przedsiębiorców zlokalizowanych na terenach parku. Są to i inwestorzy, i lokatorzy, którym wynajmujemy powierzchnie biurowe, ale nie tylko. Możemy się poszczycić naprawdę firmami, które zresztą tutaj dzisiaj na tym spotkaniu się prezentują również. Natomiast mówiąc o rynku pracy, chciałabym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. Zastanawiamy się, jak tak naprawdę sprawić, żeby absolwenci, mówiliśmy dzisiaj tutaj o też szkolnictwie zawodowym, natomiast ja z drugiej tej strony jestem przedstawicielem szkolnictwa zawodowego trochę wyższego, tak zwanych państwowych wyższych szkół zawodowych. I myślę, że te działania, które teraz zmierzają do pewnych reform i innowacji w tego typu szkolnictwie, one jak gdyby zmierzają do tego, żeby właśnie tą ofertę dla studentów dostosować do wymagań rynku pracy. I teraz no, może podzielę się z Państwem takim swoim spostrzeżeniem. Otóż to szkolnictwo zawodowe, wyższe szkolnictwo zawodowe, no, jakieś 2 lata temu dostało taką ofertę dostosowania się właśnie do rynku pracy,
do potrzeb pracodawców poprzez możliwość wdrażania tak zwanego praktycznego profilu kształcenia. Oczywiście nie wszystkie szkoły od początku wprowadziły ten program, ale większość tak. No i co się okazuje? Tak naprawdę oferta, którą w tych szkołach wprowadzano, polega na tym, że 60% zajęć odbywa się w profilu praktycznym. Są to zajęcia prowadzone przez praktyków, głównie w laboratoriach. Następnie plany studiów i programy studiów tworzone są w połączeniu z lokalnym rynkiem pracodawców. Więc myślę, mamy zresztą w parku do czynienia z firmami, gdzie już pracują pierwsi absolwenci tego typu formy kształcenia i to rzeczywiście przynosi rezultat. Chciałam tylko się podzielić takimi odczuciami moimi, że jednak dzisiaj to nie pracodawca jest drapieżny. No dlatego pytanie jest dosyć prowokujące, ale jeszcze dopytam w związku z taką moją ulubioną anegdotą życiową dotyczącą szkolnictwa zawodowego. Otóż kończąc szkołę podstawową w 8 klasie do nas przyjeżdżały pod koniec lat 80. różne firmy, które zachęcały moich kolegów i mnie do skorzystania z tej ścieżki rozwoju zawodowego. No część poszło do tej kopalni, gdzieś na Śląsk nawet pojechali, już dzisiaj są emerytami, ja pracuję jeszcze cały czas, ale ja skończyłem, przy komputerze właśnie, ale skończyłem technikum mechaniczne i w związku z tym mam takie pytanie, czy uczniowie szkół zawodowych, bo już nie podstawowych, ale zawodowych, czy są obecni w parku? Czy to jest tak, że ich interesuje to, co się dzieje u was? Czy oni są zapraszani, przychodzą, interesują się tym, jak działają tego typu inkubatory, tak? Bo to można powiedzieć, że to jest pewien rodzaj takiej wymiany doświadczeń, ale także rozwoju gospodarki regionu. No oczywiście, że tak. Mamy do czynienia również ze startupami. Są to głównie firmy, które rozpoczynają prowadzenie swojej działalności i są to głównie no, dziedziny związane typowo z naukami inżynierskimi. Więc gdzieś tam ludzie ci zaczynali swoją edukację właśnie w szkolnictwie zawodowym, później przechodzili kolejne etapy swojej edukacji. Natomiast rolą parków przemysłowych, Płockiego również, jest oczywiście stwarzanie nowych miejsc pracy. Nowych miejsc pracy, gdzie może dzisiaj, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, to nie jest już absolwent zwykłej szkoły zawodowej, gdzie wykonuje proste zadania związane powiedzmy z elektryką, tak, czy z budownictwem. To są już ludzie wysoko wyspecjalizowani, no i oczywiście z pozytywnym podejściem do innowacji. Wiadomo, że kiedyś to był tokarz, dzisiaj to jest operator maszyny CNC, tak? Także to już zmienia się zupełnie nawet nazewnictwo tych niektórych zawodów. No właśnie, pytanie do państwa dyrektorstwa, czyli Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, pan dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Czy te takie światełko w tunelu, które tu zobaczyliśmy ze strony innowacji, jest obecne również zarówno w zapotrzebowaniu na rynku pracy, tu myślę o pytaniu do pana dyrektora, jak i projektach, które są składane przez przedsiębiorców, tak? Czy te innowacje widać, czy one są obecne, tak? Bo mówimy o parku, w którym dużo się dzieje, mówimy o firmach, które poszukują i są bardziej drapieżne w poszukiwaniu tego pracownika, dobrego pracownika, który działa zespołowo. Jak to wygląda z perspektywy państwa instytucji? Króciutko. Oczywiście są obecne jak najbardziej, przy czym myślę, że warto zaznaczyć, że na początku tego procesu zawsze jest człowiek. Czy on będzie przedsiębiorcą, czy on będzie osobą odpowiedzialną za rekrutację, czy będzie dyrektorem szkoły, czy nauczycielem, czy uczniem, czy rodzicem. I tak naprawdę to, z czym myślę, że my mamy poważny problem, my jako społeczeństwo polskie, to z dokonywaniem właściwych wyborów na możliwie wczesnym etapie. Czyli łowienia tak naprawdę tych skarbów, jakby oceniając ich predyspozycje, możliwości i jakby podpowiedź również często rodzicom, których często aspiracje popychają dzieci do tego, aby kończyły niekoniecznie wybierane przez siebie kierunki studiów.
po to tylko, że albo przedłuża się okres młodości, albo realizuje się oczekiwania i marzenia swoich rodziców, a potem niestety zderza się z szarą rzeczywistością i z tym, że właśnie czegoś mi brakuje. Nie potrafię odpowiedzieć na te potrzeby, bo to nie mój świat. Więc wydaje mi się, że to, co powinniśmy tak naprawdę dzisiaj wszyscy zrobić, to zapewnić na możliwie wczesnym etapie bardzo profesjonalne doradztwo zawodowe i przepraszam, urealnić trochę nasz świat. Wrócę do tego ogłoszenia, od którego rozpoczynał pan dyrektor. Te lata 70. i później 80. Proszę sobie przypomnieć, może państwo nie, ale ja mogę, że w tamtych latach struktura osób wychodzących na rynek pracy była całkowicie różna niż obecnie. Większość osób, która wychodziła na rynek pracy, byli to absolwenci szkół zawodowych, techników, bo taka była potrzeba, co niektórzy kończyli wyższe uczelnie i było to wystarczające. Za to za tymi absolwentami, czy też w parze za tymi dyplomami szły określone kompetencje. Określone kompetencje, określone kwalifikacje i bardzo często absolwent technikum, dobrego technikum, gdyby chcieć to porównać do współczesności, miał większe kwalifikacje i kompetencje niż dziś niejedna osoba, która legitymuje się dyplomem wyższej uczelni. No nie chcę powiedzieć byle jakiej uczelni, bo to też nie chciałbym być źle zrozumiany, bo zarówno na tych uczelniach renomowanych, jak i na tych uczelniach mniej renomowanych mogą pojawić się osoby niezmiernie zdolne, które później śmiało radzą sobie na rynku pracy. Zatem jeśli miałbym do tego się odnieść, to wydaje mi się, że to jest element bardzo ważny, którego dzisiaj nam brakuje i być może właśnie poprzez różnego rodzaju gry lub inne, ale atrakcyjne formy należałoby pomóc młodym ludziom w zrozumieniu zmian zachodzących w współczesnym świecie. Być może czasami lepiej byłoby, gdyby zajmowali się tym, co im odpowiada, co im sprawia satysfakcję, co lubią, bo być może później właśnie dzięki temu będą bardziej podatni na zmiany, niż jeśli mają się wpisać w jakieś scenariusze nie przez siebie pisane. Dokładnie. Pani dyrektor, czy to światełko na horyzoncie widać innowacji w nowych projektach? Tak, w tej perspektywie, proszę państwa, gdzie mamy już realizowanych obecnie 300 projektów właśnie w osi priorytetowej 10 w szkolnictwie, widzimy to indywidualne podejście do pracy z uczniem. Widzimy, proszę państwa, elementy eksperymentowania, gdzie w poprzednim okresie programowania to były projekty, które można było, no mało tych projektów było. Natomiast w tej chwili widzimy, że to się rozwija. Zresztą projekty związane z stypendiami to właśnie też jakby eksponują właśnie to inność tego uczenia, właśnie eksponują zdobycze ucznia, że już nie dostaje się stypendium tylko, aby za same wyniki w nauce i połączone ewentualnie z sytuacją społeczną, ale dostaje się również za to właśnie, co ten uczeń innego jeszcze coś robi. To jego innowacyjność, czyli tak jakby no, szkoła nie chce, żeby on tracił to przedsiębiorczość, innowacyjność, a tutaj buduje właśnie tą jego właśnie taką pozycję. W wielu projektach odnajdujemy elementy, no, wkraczamy w epokę internetu rzeczy i my odnajdujemy te elementy i bardzo tutaj takie projekty nasi asesorzy bardzo wysoko oceniają. Także ja myślę, że jest to przyszłość akurat tego sposobu podchodzenia do nauczania.
Też, proszę państwa, nie została pozostawiona sprawa uczenia kompetencji społecznych. To, co pani właśnie tutaj podkreślała, że praca w grupie, kreatywność właśnie, tego już się zaczyna w szkole uczyć. Być może, że właśnie to dają takie możliwości akurat środki unijne, bo tak zawsze szkoły mówią, że no nie mają na to pieniędzy, a tutaj te środki jednak unijne dają taką możliwość. Natomiast ja jeszcze chciałam państwa wszystkich uwagę zwrócić na aspekt rynku pracy obecny, że tak w tej chwili mówimy tylko o absolwentach. Proszę państwa, natomiast no, trzeba też pomyśleć o seniorach, bo tak, weźmiemy te emerytury, posiedzimy 2-3 lata na tej emeryturze i najzwyczajniej w świecie, proszę państwa, wrócimy do pracy. Albo 2-3 miesiące tylko posiedzimy i wrócimy do pracy. I muszę państwu powiedzieć, że fundusze unijne właśnie wspierają naukę również osób starszych właśnie w takich kompetencjach tych informatycznych. Bo tego, proszę państwa, naszym właśnie starszym osobom właśnie brakuje, że oni są doskonałymi na przykład księgowymi, ale brakuje im tej kompetencji właśnie ICT. I my w projektach są adresowane projekty właśnie do tej grupy na uczenie właśnie tych kompetencji kluczowych. Także ja myślę, że zarówno tutaj te młode osoby, jak i osoby, które już pracują, a które chcą podnosić swoje kompetencje, no taką możliwość mają. I muszę państwu powiedzieć, że zabiegają o to również pracodawcy, aby swoją kadrę tutaj też właśnie podnosić ich poziom wykształcenia, takiego, jakie jest potrzebne im w danym zakładzie pracy. Także myślę, że proszę państwa, nie będą nam straszne wyzwania związane właśnie z internetem rzeczy, że ze sztuczną inteligencją i technologiami 5G. Ja bym się tylko chciała wtrącić, tak się trochę twórczo nie zgodzić z panem dyrektorem i taki trochę most zbudować z tym, co pani powiedziała, bo to jest mi bardzo bliskie, że rzeczywiście od jakiegoś czasu, i temu się przysłuchuję i nie mam jeszcze jednoznacznego zdania, ale ta taka opowieść o tym, że mniej ludzi powinno studiować, a więcej kształcić się zawodowo. Ja nie mam przekonania, że takie myślenie dychotomiczne albo jedno, albo drugie, w jakim kierunku mamy pójść, to jest jakby funkcją celu, jaką chcemy tworzyć gospodarkę, jakie chcemy tworzyć przedsiębiorstwa, czy chcemy być innowacyjną gospodarką, czy gospodarką, która zapewnia tylko te najprostsze funkcje w jakimś takim światowym ekosystemie. I że raczej bliższe mi jest takie podejście, żeby kształcić w ludziach chęć uczenia się przez całe życie. I to jest trend. Bo to, jak będzie wyglądał rynek pracy za 10 nawet lat, my tego nie wiemy. I teraz nastawiać, jakby przekonywać ludzi, żeby kształcili się w pewnych zawodach i odwodzić ich od dobrej uniwersyteckiej edukacji, która daje jednak krytyczne myślenie, poszerza horyzonty, nastawia ludzi na poszukiwanie informacji, byłabym ostrożna i raczej poszukała jakiejś trzeciej drogi, która jest drogą środka i rozpocząć naprawdę dyskusję różnych środowisk o tym, jaką chcemy mieć edukację, jaką chcemy mieć Polskę w przyszłości tak naprawdę. I edukacja jest funkcją tej wizji. No tak się robi w biznesie. Mamy wizję i zastanawiamy się, jakie zasoby potrzebujemy, żeby tę wizję zrealizować. Więc ta narracja, kształcenie zawodowe jako podstawa, na której teraz będziemy budować, ja mam z tym problem. Panie dyrektorze, ad vocem, króciutko. Tak, bo ja może odczaruję, bo może zostałem źle zrozumiany. To znaczy się, ja w swojej wypowiedzi byłem daleki od tego, żeby preferować szkolnictwo zawodowe w miejsce szkolnictwa wyższego i chciałem wtedy zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, że w tym wszystkim dosyć istotnym elementem jest jakość szkolenia, jakość kształcenia. I o tym nie można zapominać. Natomiast oczywiście pełna zgoda, w 100% podpisuje się pod tym, o czym mówi pani, że współczesnym wyzwaniem współczesnego świata jest tak naprawdę nauka uczenia się przez całe życie. To jest bezsporne. Tak naprawdę wiemy, czym się zajmujemy dziś, wiemy, z jakich technologii korzystamy. Przecież te zmiany zachodzą tak szybko, że tak naprawdę my dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet określić perspektywy 5, 10,
15 to już w ogóle lat. Tak? Jeżeli sobie chociażby porównamy, proszę Państwa, jedno porównanie. Ja akurat z zawodu jestem inżynierem elektrykiem. Jak rozpoczynałem moje studia, to ETO, tu się uśmiechnę do pani dyrektor Jędrej, ETO to nie było Europejski Trybunał Obrachunkowy, tylko techniki obliczeniowe. Chcę tylko zwrócić uwagę, że komputer, z którego wtedy korzystaliśmy, to zajmował mniej więcej powierzchnię tego pomieszczenia. To było powiedzmy 30 lat temu. Jak dzisiaj wygląda ten świat, wszyscy dobrze wiemy. Jak będzie wyglądał za lat 10, tak naprawdę nikt nie ma o tym bladego pojęcia. I dlaczego zabrałem głos? Bo wydaje mi się, że zostałem po prostu źle zrozumiany. Jak najbardziej podpisuję się pod tym, o czym mówi pani, ale też podpisuję się pod jakością kształcenia, ale też jestem przeciwny temu, żeby pewne zjawiska wymuszać na siłę. Nic na siłę się nie da zrobić. Albo ktoś może, albo nie może, albo ma predyspozycję, albo nie ma, ale nawet jeśli nie ma, to wcale nie oznacza, że nie może być w życiu szczęśliwym człowiekiem. Tylko trzeba znaleźć taką drogę i taką ścieżkę, aby to szczęście osiągnąć. Dokładnie. Natomiast zadałem sobie kiedyś taką łamigłówkę, przeliczając właśnie wprowadzenie innowacji do szkoły zawodowej. I myślę, że tu jedynym wyjściem jest na razie wsparcie ze strony funduszy unijnych i jakichś innowacyjnych projektów Urzędu Pracy, dlatego że wdrożenie innowacji w szkole, proszę Państwa, trwa chyba z 5 lat, tak jak liczyłem. To jest testowanie, sejm jeden, drugi, czytanie i tak dalej. To trwa prawie 5 lat. Po 5-6 latach najwcześniej otrzymujemy pierwszego absolwenta, który mógłby skończyć już technikum, nie mówię o szkole wyższej, tak, w takim obszarze, który jest innowacyjny. Więc tu musi nastąpić zbliżenie tego obszaru przedsiębiorczości, który składa zapotrzebowanie na taki rodzaj kompetencji. No i szkolnictwa, które musi podążać tą drogą, bo ze strony być może tej legislacyjnej, takiej prawnej, instytucjonalnej, nie zawsze może liczyć na tak szybkie wsparcie. Wiadomo, że jeżeli powstaje fabryka w LG w Mławie, to na tym obszarze rozwój inteligentnych specjalizacji w zakresie elektroniki, optyki i tak dalej, no będzie o wiele wyższy niż w obszarze Łosic czy Siedlec, tak, gdzie dominuje gospodarka rolna, chociaż jest również duża firma Stadler, która specjalizuje się w produkcji wagonów. Krótka runda pytań ze strony Państwa. Jeżeli są jakieś pytania, prosiłbym o wykorzystanie tej chwili. Mamy i wsparcie instytucji, przedsiębiorców, to światełko w tunelu, które jest na horyzoncie. Nie widzę, więc pozwolę sobie sam zadać pytanie. Ostatnie takie. Czy do Państwa, którzy działają w obszarze innowacji, czy rzeczywistość wirtualna, czy rzeczywistość tych okularów, które nakładamy i widzimy w ogóle inne światy, widzimy je super wyraźnie, czujemy tą rzeczywistość w zasięgu ręki. Czy to jest też obszar, w którym da się uczyć, to raz, da się kształtować kompetencje, to dwa, i da się grać w ten sposób, żeby ten rynek pracy w Polsce stawał się coraz bardziej atrakcyjny, a powstawały takie przedsięwzięcia jak Dolina Krzemowa. Czy my mamy dzięki temu i dzięki innym sposobom realizacji innowacji na szansę na taki rozwój rynku? Może pani Anna pierwsze? Nie wiem, znaczy to zależy. Na pewno są takie branże, w których tak, ale myśmy się nawet przymierzali do przeniesienia jednej z naszych gier do wirtualnej rzeczywistości. Natomiast też świat się przygląda tej technologii z takim, są w zasadzie nie ma jednoznacznej, ja przynajmniej nie, jakby mam, odbieram takie sygnały, że nie ma jednoznacznej wizji, czy to będzie rzeczywiście przełom, rewolucja. Zwłaszcza, że po Second Life nie ma śladu. A wręcz byłam ostatnio na takim wyjeździe studyjnym w Seattle i w San Francisco, no i tam wręcz to inwestory, po inwestorach można poczuć, w co chcą inwestować. Podobno jest od mniej więcej roku takie wstrzymanie inwestycji w wirtualną rzeczywistość i przyglądają się, w jakim kierunku ta technologia pójdzie. Czyli na tym rynku też musimy uważać. Zgadza się, pani Pawle? Ja bym coś dodał też od siebie, bo w Polsce mamy dużo świetnych przykładów wykorzystania VR-u i AR-u w edukacji. Niech tutaj przykładem będzie aplikacja sprzed 4 czy 5 lat, Gniezno 3D, która w sposób właśnie virtual reality pokazuje wnętrze tak naprawdę grodu w Gnieźnie, który tam funkcjonował. I teraz mamy tak naprawdę wiele pól do tego, żeby wykorzystać
zapytać VR i AR. Jest to wstrzymanie, o którym pani mówi, rzeczywiście na rynku, ale też z drugiej strony coraz więcej podmiotów tym się zajmuje. I tu w kontekście kształcenia zawodowego, tu akurat ja jestem również członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i jeździmy po wyższych szkołach, przyglądając się temu, w jaki sposób uczelnia współpracuje z otoczeniem gospodarczo-społecznym. To jest moja codzienna praca, że tak to ujmę. To tutaj tak naprawdę natknąłem się na realizacje, które polegały na tym, że w branży automotive uczelnia wspólnie z pracodawcą opracowali VR-owy produkt, który służył do tego, żeby zapoznać się na przykład z budową silnika, tak? Czyli zakładając te okulary, tworząc tą rzeczywistość drugą, że tak to ujmę, w bardzo łatwy sposób uczniowie mogli poznać poszczególne części silnika, wiedzieć, gdzie skierować odpowiednie narzędzia. To wszystko były narzędzia, które służyły właśnie edukacji. Mhm. Czyli dowód na to, że trzeba eksplorować. Co z tego wyjdzie, to wiadomo. Wiadomo jeszcze, ta przyszłość tych technologii jest nieznana, tak samo jak wielu innych technologii, także tych analogowych. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zapraszam do dyskusji także w kuluarach. Pani Elżbieta Szymanik, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pan Tomasz Sierac, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pani Joanna Średnicka, dyrektor zarządzający pracownik gier szkoleniowych, pani Elżbieta Gąsiorowska, wiceprezes zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i pan Paweł Czerwony, Netiktech. Artur Andrysiak, dziękuję Państwu. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo.